wszystkim. Zapraszam Was dzisiaj na filmik o edukacji w Irlandii, o właśnie o początkach edukacji, początkach szkoły w Irlandii, jak to wygląda. Słuchajcie, informacje, które Wam tutaj podam, są bazowane na moim po prostu doświadczeniu. Naszej rodziny mamy jedno dziecko, które już zaczęło szkołę tutaj w Irlandii, zaczęło swoją edukację. I tak, czyli na naszym doświadczeniu, no i ogólnie takie, wiecie, ze strony ogólnodostępnej o edukacji w Irlandii też tam jakieś kilka elementów, wiecie, przeczytałam i Wam tutaj podam. Ale zanim o szkole, takiej właściwej szkole, to jeszcze wspomnę Wam o przedszkolu. Słuchajcie, w Irlandii dzieci, które ukończyły 2 lata i 8 miesięcy przed wrześniem, 2 lata, 8 miesięcy przed wrześniem, czyli te dzieci, które mają na przykład urodziny w sierpniu, mają, wiecie, jeszcze nie mają skończonych 3 lat, ale mają skończone 2 lata, 8 miesięcy, to mogą iść do przedszkola. Tu są 2 lata jakby darmowego przedszkola i słuchajcie, to są tylko 3 godziny dziennie. Jest 3 godziny 5 razy w tygodniu. Tak u nas było. Nie, u nas nie można było na przykład zrobić 3 dni po 5 godzin wysłać go. Jest ogólnie 15 godzin tygodniowo i tyle, od poniedziałku do piątku, a za resztę trzeba było dopłacać na przykład. I oni mają swój program, a słuchajcie, w przedszkolu oni nie uczyli liter, nie uczyli numerów. Ja z tego co ja, co u nas, co, czego my doświadczyliśmy, to tam były tylko, wiecie, takie artystyczne jakieś rzeczy robili, oczywiście, no wiecie, na Święto Bożego Narodzenia, na Wielkanoc, czy Dzień Matki i takie, wiecie, walentynki, wszystko tam, różne, nie wiem, Halloweeny i wszystko to tam mieli, jakieś rzeczy i piosenek się uczyli, ale tak konkretnie to tam się nic nie uczą, wiecie, jest tylko jakby zabawa, o, po prostu. Edukacja szkolna w Irlandii zaczyna się obowiązkowo od 6 roku życia, ale w prawie jest jakby zapisane, że możecie wysłać dziecko, które ma, poczekajcie, 4 lata, 4-latki, czyli możecie wysłać 4-latka, 5-latka i już jak macie 6-latka, to już powinni chodzić do szkoły. 4-latki, no właśnie, słuchajcie, te 4-latki dosyć, no są to małe dzieci, zależy, prawda, od dziecka. No i tak, nauczyciele wolą, jeżeli dzieci, które idą do szkoły, które mają już skończone jakby 5 lat, albo wiecie, niedługo kończą 5 lat, czyli no tak około tych 5 lat, ponieważ słuchajcie, no te dzieci są po prostu bardziej rozwinięte, bardziej usamodzielnione, wiecie, chodzi o to, czy mogą, wiecie, nałożyć kurtkę, czy sobie lunch otworzą i tym podobne, takie, wiecie, no trochę łatwiej może dla nich się pracuje, nie? Czyli około 5-latka. Słuchajcie, my wysłaliśmy nasze dziecko jako 4-latka. On jeszcze nawet nie skończył 5 lat. Mają w klasie, jest słuchajcie, taka duża mieszanka, bo właśnie są 4-latki i 6-latki. Także niektóre dzieci są bardzo wysokie. Na przykład nasz synek jest dosyć też wysoki, także nie odbiega od tych, ale są dzieci, które są naprawdę takie malutkie. To jest decyzja rodziców i oni Wam nie mogą jakby odmówić. Nie odmówią Wam po prostu miejsca w szkole, nie powinni, no chyba, że jest bardzo dużo dzieci, na przykład to wtedy oni biorą, wiecie, pierwszeństwo mają jakby 5-latki. To też, o właśnie, zależy jak do szkoły, której się dostaniecie, ale jaką szkołę na pewno musicie, na pewno, słuchajcie, ci co mieszkają w obrębie szkoły, tam, wiecie, każda szkoła ma swoje zasady przyjmowania, no, ale na przykład nasza szkoła jest katolicka, czyli najpierw niby katolickie dzieci przyjmują, a później, wiecie, ewentualnie innych, tak? Innych religii. O. Szkoła podstawowa w Irlandii w sumie będzie zajmowała Wam 8 lat. Macie tak, junior infants, senior infants i później macie od pierwszej klasy, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. I to jest, szkoła podstawowa się kończy na 6 klasie, ale widzicie, tu macie junior infants i senior infants. No, tak jak w Polsce mamy 8 klas, no to u nich w sumie też wychodzi 8 klas, tylko no, inaczej to numerują po prostu. I nasz synek jest w junior infants, czyli tak jak mówiłam, 4-, 5-latki i 6-latki uczęszczają tam. Słuchajcie, klasy są bardzo fajne, bo są bardzo małe. Są 2 klasy junior infants w szkole i mają po 14-15 dzieci. 14-15 dzieci, tak? W naszej szkole dzieci zaczynają o 9:20, wszystkie dzieci zaczynają o 9:20 i te młodsze klasy, junior infants i senior infants, kończą o 14:00, macie równo o 14:00, a później już od pierwszej klasy, pierwsza, szósta, kończą o godzinie 3:00. Zaczynają 9:20, kończą o 3:00. Także to, tak to u nas wygląda.
Dzieci chodzą oczywiście do szkoły od poniedziałku do piątku i słuchajcie, mam tu wypisane, jakie są na przykład przerwy, wiecie, w szkole, to na przykład macie tydzień w październiku, jest to na Halloween tydzień, czyli który tam ostatni tydzień w października. Później macie 2 tygodnie w porze narodzenia wolnego, później midterm break, były tylko 2 dni w sumie, teraz ostatnio były, to jest w midterm, czyli tak jak w Polsce macie ferie, to oni tutaj mają midterm break i zaczyna się jakby nowy semestr, tylko że ten midterm u nas 2 dni w sumie i później macie 2 dni weekendu, o tak, czyli 4 dni, od poniedziałku był nowy semestr. Oczywiście co tam my mamy? Na Wielkanoc mamy 2 tygodnie wolnego i później wakacje się zaczynają 23 czerwca. I dzieci zaczynają szkołę zazwyczaj 1 września, nasza szkoła zaczyna właśnie tak 1-2 września, ale inne szkoły mogą zacząć właśnie o ostatnim tygodniu sierpnia. I do tego jeszcze jest kilka, słuchajcie, dni wolnych, to są takie bank holidays, to się nazywa, u nas zazwyczaj to są poniedziałki, na przykład 1 maja jest poniedziałek, teraz będzie 17 marca, jest St. Patrick's Day i też będzie wolne, także wiecie, są jeszcze kilka takich pojedynczych dni wolnych w roku. Mundurek. Mundurki chyba obowiązują w każdej szkole w Irlandii. Każda szkoła ma swój emblemat, każda szkoła ma inny kolor też tego stroju. Zazwyczaj to jest właśnie taki sweterek albo jakaś bluza. Bluzy są zazwyczaj właśnie na WF, to się nazywa to chyba Physical Education? Coś takiego, PE. I zazwyczaj jest właśnie raz w tygodniu, oni mają PE, ale zazwyczaj mają właśnie na co dzień mają ten sweterek w serek i one są u nas są na przykład niebieskie, ale widziałam i czerwone, i zielone, i różne kolory zieleni, i wiecie, granatowe. Także zależy od szkoły, każda szkoła sobie, wiecie, wybiera jaki typ mundurka mają i to od początku, wiecie, i to idzie przez lata i mają po prostu naszyty emblemat i uczeń ma obowiązek noszenia tego mundurka. Słuchajcie, to jest... Powinni być, jeżeli uczeń nie przychodzi w tym mundurku, no to dostajecie notatkę. U nas, wiecie, notatki wysyłają i nie wiem, czy mogą zawiesić ucznia prawdopodobnie, czy ewentualnie, jeżeli tam są jakieś problemy. Wiecie, niektóre dzieci mają takie sensoryczne problemy, że nie mogą na przykład coś drapiącego nosić. Może robią takie wyjątki, ale nie wiem. No zazwyczaj jest... Obowiązuje ten mundurek i słuchajcie, spodnie są właśnie takie eleganckie, jak widzicie na zdjęciu, na kancik. U nas, my te spodnie, słuchajcie, ja kupiłam w Dune Store, one były za 7 euro bodajże. Ja wybierałam takie miększe trochę, bardziej miękkie, żeby nie drapały go tam. I my mamy 2 pary spodni w sumie i później dokupiłam mu 3 w Charity Shop, tam były za chyba za 2 euro nowe spodnie. Tak, bo on się w sumie często brudzi, jak jedzą ten lunch w szkole, no to on tam się ubrudzi, to ja wolę, wiecie, mieć trochę więcej, żeby nie trzeba było codziennie prać tego. Mam, kupiłam tylko jeden mundurek, ten sweterek w serek, jeden mundurek i kosztował 20 euro bodajże i ta bluza sportowa, taka właśnie na WF, kosztowała chyba za 22 euro. Słuchajcie, te mundurki też drożeją jakby z roku na rok, także tyle. Także ja mam jeden sweter kupiłam, jedną bluzę i mam 2 w sumie swetry, troszkę większe kupiłam dla niego w Charity Shop też, czyli używane, ale wzięłam tak, wiecie, jeżeli tamten sweter będzie brudny, to żeby miał po prostu co nałożyć na drugi dzień. Spodnie na WF, słuchajcie, są takie miękkie, joggersy zwykłe, takie spodnie dresowe, tylko właśnie muszą być w odpowiednim kolorze i słuchajcie, przede wszystkim nie mogą mieć żadnych pasków Adidasa czy Nike, żadnych emblematów, nic, wiecie, po prostu takie zwykłe granatowe dresy. Można kupić takie właśnie w tych sklepach, co sprzedają uniformy, oni mają takie bardziej z poliestru, takie śliskie te spodnie. Pewnie wiecie, o co chodzi, ale my na przykład kupiłam w Dune Store, one były trochę grubsze, takie zwykłe joggersy, jak na zdjęciu widzieliście tutaj. I one kosztowały chyba 3,50, także niedużo, ja mam tylko jedną parę w sumie, bo tylko raz w tygodniu je nosi. I prawie bym zapomniała, oczywiście koszulka taka polo t-shirty, bo to z krótkim rękawem, ale z kołnierzykiem białym musi być. I to wszystko w sumie, nie mają żadnego tam u nas obowiązku o butach, nic nie było szczególnego napisanego, także chodzą w tym, co mają. I
I teraz o, słuchajcie, o lunchu. Ogólnie ostatnio budżet się zmienił i chyba będą wszystkie szkoły miały lunch. Wszystkie dzieci, wszystkich szkołach będą miały lunch już jakby z opłacony rządowo, państwowo. Wcześniej nie było takiego, niektóre tylko szkoły i oni później co roku dodawali po prostu więcej szkół, jakby finansowali szkołą. W naszej szkole był lunch, jest lunch, ale słuchajcie, to nie jest ciepły lunch, nie jest tak, że dostaniecie zupę i tego. To są właśnie kanapki, mam taką listę tutaj, jak my byliśmy na, już pamiętam, na dniu otwartym? Jak zapisywaliśmy, jak dziecko, tak, dostaliśmy chyba na dniu otwartym, dzień otwarty w szkole był taki, wiecie, że z dziećmi przychodzili rodzice. Maj, czerwiec, jakoś w tym stylu, a słuchajcie, a chyba do końca lutego się zapisuje dzieci do szkoły, także no, trzeba być obeznanym w tym i to tak wygląda. I tu mamy, wiecie, kanapki, zaraz ja wam przeczytam, jaki właśnie tu macie breakfast, lunch i później jest mleko do picia. Możecie wybrać mleko albo wody do picia. Zaraz ja chcę wam tu przeczytać. Wiecie, na przykład macie jogurt albo ciemny pancake, ten taki z pełnoziarnisty, ser, jakieś kawałki sera właśnie. O, macie jabłko pokrojone, jabłko i marchewka albo z jagodami. Macie apple juice, czyli sok pomarańczowy albo jabłkowy, tutaj jest napisane, albo jakieś owoce, owoce i krakersy tutaj macie do wyboru. Te rice cakes, takie ryżowe wafle, widzicie, banan, jabłko, mandarynka, scones. Co tu jeszcze jest, jakieś takie ciastko i tym podobne. A na lunch macie też właśnie, wybierać sobie jaki chleb, jaka, czy może być bagietka, może być jasny chleb, może być ciemny chleb. Mogą być takie bardziej bułki jak hamburgerowe oni robią i tu wybieracie sobie, mamy szynkę, ser, pierś z kurczaka, indyk, pierś z indyka bodajże, tuńczyk z majonezem, macie z jajkiem i majonez, możecie wybrać z dżemem kanapkę, tutaj, no jeszcze tutaj coś z kurczakiem. I albo, widzicie, to my mamy pasta bolognese, czyli pasta bolognese, wiecie o co, pasta z takim pomarańczem, makaron z sosem pomidorowym. Boże, nie mogłam tego... nie mogło mi to wyjść przez usta. I tutaj znowu macie krakersy, albo w ogóle sam makaron, widzicie, u nas jest. O, widzicie, tutaj nawet macie sałatkę warzywną. Ja nawet nie pamiętam tego, bo u nas nasz synek to tak bardzo wybiórczo je, to nie tego. Nie było. I widzicie, do wody, możecie do picia albo wodę, albo mleko. My na przykład wody codziennie dostaję taką wodę w tym. W butelce takiej małej. Do recyklingu teraz zmienili. Trochę takie niekomfortowe do picia, bo mają bardzo dużo ten otwór. Także w sumie wszystkie dzieci noszą w bidonach, w butelkach, wiecie, wody, a on to przynosi, ja mu później na drugi dzień po prostu wlewam i on idzie z tym do szkoły. Także tak nie, niefortunne trochę te wody, no ale wiecie, jest okej. I dodatkowo jeszcze może wybrać sobie jeden owoc i dziennie, nawet jeżeli miał na śniadanie jabłko, to może wybrać sobie na przykład później banana ekstra. Macie banan, mandarynka albo jabłko. I to są za darmo, nie? I oni jedzą, nie wiem o które oni dokładnie jedzą, bo zaczynają szkołę 9:20, może o 10:00 jedzą, może coś, wiecie, na początku coś robią, pisanie, nie pisanie i później może jedzą te śniadanie. I słuchajcie, nauczycielki od razu rano, jak dostają tą dostawę, jeszcze zanim oni, wiecie, zaczną, otworzą te drzwi, nie wpuszczają, słuchajcie, nie wpuszcza, nie można wejść do szkoły wcześniej niż 9:20. Jest dzwonek i dzieci wchodzą do szkoły, nauczyciel otwiera drzwi i wtedy wpuszczają ich do szkoły. I oni te jedzenie w takich torbach papierowych każdemu uczniowi, wiecie, na biurku kładą. Podręczniki. My płaciliśmy około 83 euro, to jest w pierwszym tygodniu września, trzeba było wysłać pieniądze, wiecie, w kopercie z dzieckiem w plecaku. I 83 euro, słuchajcie, oni, podejrzewam, że wszystkie szkoły robią takie to się nazywa chyba books rentalskim? Jakoś tak, że wypożyczają te książki, w sumie te książki idą pewnie z roku na rok, przychodzą. Takie książki, w których nie musicie pisać, wiecie, żadnych ołówkiem, albo ćwiczenia na przykład, no to musieliśmy kupić i nasz koszt tego wszystkiego to właśnie wyszło 83 euro, w tym macie właśnie ten rental scheme, czyli te wszystkie pożyczone książki i wszystkie ćwiczenia, które oni muszą mieć, które w domu pracę domową odrabiają i jakieś różne kserówki, nie kserówki, także to wszystko, ta jedna kwota objęła wszystko, słuchajcie,
myć, żadnych ołówków, żadnych kredek, nic do szkoły nie wysyłacie z dzieckiem, wysyłacie tylko dziecko i jego plecak i ewentualnie wodę. Także tyle, resztę właśnie szkoła wam da. Także 80 euro i w sumie nie musieliśmy się o nic więcej jakby martwić, jeżeli chodzi o podręczniki, no i różne przybory, nic z tych rzeczy. Oczywiście w domu musicie mieć jakieś kredki, bo ołówki, bo dziecko musi odrobić pracę domową i właśnie. I właśnie, praca domowa. Pracę domową dzieci dostają tylko tak w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. Na weekendy pracy domowej się nie zadaje, słuchajcie tutaj, tak. Także weekend jest wolny dla rodziny. Czyli 4 dni, no i wiecie, te prace domowe to tak zależy od wieku, nie? Dla takich 5-latków to tak zazwyczaj jest co 5-10 minut pracy i na przykład, widzicie, mają takie, to są Jolly Phonics Songs i oni się uczą wymowy Phonics S, czy macie The Snake is in the Grass, The Snake is in the Grass i oni tak idą, nie? Z tym albo Ants on my arm, Ants on my arm. I oni tak każdą literę się tu uczyli. Ta książka zostaje u nas w szkole. Macie takie krótkie piosenki, wiecie. Też jest fajnie, od razu wam mówię. Słuchajcie, szukajcie na YouTubie. To się nazywa, jeżeli wasze dzieci... Nie wiem, chyba wszystkie szkoły tak robią. Tak jak ma. To się tak nazywa. Jolly Phonics Songs. I na YouTubie fajnie. Super, nawet moja mała do tego tańczy. I mój młody też lubi słuchać i śpiewają. Także tam macie wszystkie... Wszystko da się na YouTubie znaleźć, prawda? Także bardzo ciekawe to książkę i na przykład niektóre klasy mają więcej takie krótkie książeczki do czytania do domu dostają. U nas na przykład w klasie to właśnie o, piosenki takie krótkie, Humpty Dumpty, to też dużo na YouTubie są, czy Teapot, Incy Wincy Spider, Jack and Jill, o takie Bebe Sheep tam gdzieś było, wiecie, no takie bardzo popularne te piosenki tutaj. Także oni się uczą tych piosenek. Czytanie pewnie robią w szkole bardziej, sama nie wiem. No, także to tyle z podręczników. Jeżeli jeszcze chodzi o jakieś dodatkowe przedmioty, zajęcia, jakieś dodatkowe opłaty, to w sumie to zależy zapewne od szkoły, wiecie, bo może jakieś baseny organizują, to wtedy musicie dopłacić. U nas na razie tego nie ma, nie wiem. Jedyne co było, to były gimnastyka była i to była jakby jakaś firma zatrudniona z zewnątrz. I słuchajcie, kosztowało to 15 euro za dziecko i trwało 6 tygodni, ale to raz w tygodniu. Zamiast WF-u właśnie mieli taką gimnastykę i wiecie, tam jakieś trampoliny oni przynosili, materace, oni tam, wiecie, biegli, skakali, odbijali się od trampoliny i nie wiem, padali na materac, nie wiem, no takie różne rzeczy. Ja, nasza nauczycielka nie robi, wiecie co, mamy taką aplikację, każda szkoła ma swoją aplikację i mamy tam dostęp. I nauczyciele mogą właśnie się dzielić różnymi zdjęciami, informacjami z klasy, wiecie, i tym do każdego rodzica można napisać też prywatnie i wiecie, grupa takie, coś jak Facebook, grupa na Facebooku, ale nasza nauczycielka nie dodaje żadnych zdjęć za bardzo w sumie, może tam był raz z pierwszego dnia szkoły i tego, to nie wiem, ale wiem, że druga klasa, druga nauczycielka dodaje zdjęcia, zresztą sami wiecie, ja widzę od koleżanki, co tam oni, co dzieci robią, ale tak jest dosyć fajnie. Na przykład, wiecie co, był jak u nas jest tłusty czwartek, to u nich tutaj oni mają pancake day, tylko to było później, nie wiem którego, już ja nie pamiętam, ale wiecie, teraz niedawno był i oni na przykład, nauczycielka z nimi robiła właśnie pankejki, naleśniki, przygotowywali, smażyła, to pewnie nauczyciel gdzieś smażył, gdzieś indziej, wiecie, ale no, przygotowywali, czego mieli, jajka mieszali, wiecie, mleko, mąkę i tego, także bardzo fajnie i to z tego dnia były zdjęcia, no. Tak fajnie widzieć to. Czyli ta gimnastyka, 6 tygodni, 15 euro zapłaciliśmy za to i raz płaciłam 4 euro za taką książkę na święta, to była taka bardziej świąteczna i bo były 2 tygodnie przerwy, zapłaciliśmy 4 euro i to była taka dodatkowa. Słuchajcie, tej gimnastyki też, jeżeli nie chcecie, to nie musicie płacić, tych dodatkowych rzeczy nie musicie płacić. Te opłaty, te zajęcia nie są obowiązkowe, także nie musicie z tego korzystać. Jeszcze na koniec chciałabym wam się podzielić z naszą opinią o szkole. Słuchajcie, jeżeli porównacie szkołę tutaj, a w Polsce, jaką ja, do jakich ja chodziłam, w jakich ja klasach byłam, no to jest duża różnica, jest duża, naprawdę. Oni tutaj tak fajnie podchodzą do tych dzieci, fajnie, naprawdę fajnie. I słuchajcie, mają w tych klasach, tak jak u nas w
tych Junior Infest, to mają też trochę zabawek, mają takich, widzicie, może być taka sklep, wiecie, zabawkowy i oni się uczą poprzez właśnie też zabawy dużo, ale i też siedzą normalnie, piszą w ławkach, wiecie, na krzesłach, sklepy, co tam było, na przykład ta druga klasa to o lekarzach się uczyła, wiecie, jak iść do lekarza, albo oni bardzo tak prezentują też z różnymi rzeczami, właśnie zabawkami, jakieś przedmioty takie bardzo, no, też życiowo uczą i słuchajcie, tam jest naprawdę mnóstwo tego uczą, naprawdę jest, różnica jest kolosalna moim zdaniem, bo ja pamiętam tyle, co my to siedzieliśmy w ławkach i ja nie pamiętam, pisaliśmy? Wiecie, może to też jest różnica, bo dzieci są trochę młodsze, idą do szkoły, ale słuchajcie, moje dziecko ma 4,5 roku, no troszkę teraz więcej już tutaj. Potrafi napisać swoje imię, wszystkie litery zna, liczyć to on umie do 10, ładnie do 20 też umie liczyć, tylko pomija, nie, 14 chyba, nie, on tak idzie 11, 12 i później 14, 16, 18, 19, 20 na przykład, ale potrafi, wiecie, dużo rzeczy potrafi, no w sumie my chyba nie potrafiliśmy jeszcze pisać swojego imienia jako 4-latek, nie, także no, jest dobrze. Także ja myślę, że to jest taka dobra mieszanka właśnie takiego siedzenia, pisania, słuchania, wiecie, na spokojnie i nauki przez zabawę. Klasy, słuchajcie, sale te lekcyjne, oni w jednej sali oczywiście siedzą, mają, słuchajcie, swoją oddzielną jakby toaletę, chłopcy i dziewczynki, czyli są dwie, mają tam zlew swój i co oni jeszcze mają, wiadomo, ręczniki papierowe, tam nic nie trzeba, żadnych ręczników czy czegoś takiego im dawać. Bardzo dużo mają jakby takich pomocy naukowych, mają właśnie też trochę zabawek, swoich tych ołówków i różnych kredek mają. Naprawdę pomocy mają naukowe potąd. O, ja bym powiedziała, te klasy to wiecie, jak marzenie. Ja mówię, Boże, bym poszła jeszcze raz do szkoły. Podsumowując, nasze doświadczenie ze szkołą, tutaj z początkami szkoły w Irlandii jest jak najbardziej pozytywne i my jesteśmy zadowoleni. Dziękuję kochani za oglądanie, zostawcie lajka, subskrypcję i do następnego, pa!